Dzień dobry, to jest program Witaj Wielkopolska. Ja nazywam się Urszula Łaszyńska i serdecznie zapraszam, aby te dwie godziny dzisiaj spędzić z nami. Spróbujemy Państwa zainteresować, może rozśmieszyć i pokazać oczywiście bardzo ciekawe wydarzenia i inicjatywy z całej Wielkopolski. Teraz w programie Witaj Wielkopolsko kolejny temat i kolejna rozmowa. Zapowiedzią tej rozmowy niech będzie fragment koncertu Lata 20, Lata 30. Przenosimy się do Kotlina. Lat, przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli, a jednak wiem na pewno, że melodyjką zwierną powrócą nasze dni. Lata 20, lata 30 wrócą wiosenką ni szelestej, błękitnym cieniem na stadion kart i śmiechem, który kwitował żart. Lata 20, lata 30, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Pan Janusz Barański, dyrektor Domu Kultury w Kotlinie, jest teraz moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, można powiedzieć, że od tego koncertu się wszystko zaczęło, od jego planowania, tworzenia, i to właśnie wtedy zapytał pan mieszkańców Kotlina o stare fotografie. Jaka była ich reakcja? Właśnie to jest bardzo ciekawe, że takie pomysły, takie rzeczy zaczynają się, można powiedzieć, od drobnych rzeczy. I postanowiliśmy zrobić koncert lata 20, lata 30, zobaczyć, jak żyło, jak śpiewało pokolenie 100 lat temu, nasze pokolenie. Okazało się, że dzieci, młodzież, które śpiewają w sekcji Music Voice and Joy wokalnej, bardzo do tego podeszli zawodowo. Zaczęli przygotowywać fantastyczne stroje z rodzicami z epoki. Postanowiliśmy oczywiście tego nie zmarnować. W związku z tym zrobimy zdjęcia paniom. Natomiast okazało się, że zaczęło się tym interesować coraz więcej ludzi i tak dużo mieszkańców gminy Kotlin, że postanowiliśmy ogłosić prośbę do mieszkańców, żeby zaczęli sami przynosić do nas, przekazywać na kilka tygodni zdjęcia swoje, rodziców, dziadków z epoki lat 20, 30. I co, frekwencja zaskoczyła was? Tak, bardzo. Był nieprawdopodobny odzew, napłynęło ponad kilkaset zdjęć, przy czym zaznaczam, że jesteśmy gminą, małą gminą po prostu. Były to pamiątki rodzinne. Na wystawie postanowiliśmy zrobić z tego po prostu wystawę. Też pod tytułem Lata 20, lata 30. Zdjęcia przynosili młodzi ludzie, czy raczej starsi rzeczywiście? Bo tak często jest takie skojarzenie, że to starsi ludzie mają ochotę wracać gdzieś myślami, wspominają te zdjęcia, odkurzają, oglądają wielokrotnie. A może trzeba do tego zachęcić właśnie młodych? Właśnie tutaj zaobserwowaliśmy takie socjologiczne zjawisko, że zdjęcia głównie przynosili ludzie 50+, chociaż zdarzały się też przypadki 30+. Natomiast to się toczyło wiele tygodni przygotowania do tego wernisażu. W związku z tym odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami gminy, którzy gościli w progach Domu Kultury. I okazało się, że ci młodzi ludzie, widząc nasze przygotowania, zaczęli myśleć, zastanawiać się nad tym, co mogą zrobić, a gdzie są właściwie ich zdjęcia, a gdzie są ich pamiątki, zastanawiać się, czy są u rodziców, czy u dziadków, czyli zaczęło się takie poszukiwanie, jak gdyby w jakimś sensie tradycji tego, co rzeczywiście możemy poszukać w domach. Nie widzimy pana chyba chwilowo, panie dyrektorze, ale to mam nadzieję zaraz się tutaj, o jest, wszystko gra. Dlaczego warto takie stare fotografie przeglądać? Czego się można z nich dowiedzieć? Co wyście na tych fotografiach odkryli?
Tak naprawdę okazało się, oczywiście fotografia była na zupełnie, w zupełnie innym miejscu niż jest teraz, prawda? Nie mamy tych setek tysięcy zdjęć w telefonach i w innych środkach. Natomiast ludzie, żeby robić zdjęcia, oczywiście pamiętamy, może nie my, ale nasi dziadkowie, i chodzi o to, żeby to również przekazać młodszym pokoleniom, przyszli do atelier fotograficznego i można powiedzieć, że robili, kreowali właściwie taki prawdziwy wizerunek rodziny. Co się okazuje z tych zdjęć, że strój ludowy w zasadzie zaczął odchodzić już do lamusa, zaczyna dominować strój miejski. Zaczęły się pierwsze takie fajne aktywności, czyli spacery, zabawy, wycieczki, wesela, taką gromadką zdjęć, która prezentowana jest, tych zdjęć jest 140 na wernisażu. Są na przykład wesela, czyli całe pokolenia rodzin. Co jeszcze ciekawego, napływają zdjęcia również mieszkańców gminy Kotlin, którzy udali się w tamtym czasie po prostu w poszukiwaniu chleba, czyli Francja, Niemcy. Dominuje skromność stroju, prawda? Czyli tak naprawdę okazuje się, że ludzie mieli jedno palto z lisem. Ta sukienka ślubna jest naprawdę skromna, można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach byłoby to bardzo takie ekstrawaganckie poruszanie się w takich sukniach. No i okazało się, że w trakcie realizacji tego wernisażu, że tak naprawdę my jesteśmy pokoleniem 20-30 lat XXI wieku, a to było pokolenie wieku XX. I okazało się, że tak naprawdę mamy bardzo wiele ze sobą wspólnego, może żyjemy trochę inaczej. Czy ci, którzy teraz przynoszą do was te zdjęcia, wiedzą, kto na nich jest, opowiadają, dzielą się? To są też tego typu wspomnienia? Tak, jest tych historii bardzo dużo. Ja nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać, ale kilka pamiętam. Natomiast na wernisaż te osoby, które przekazały nam swoje zdjęcia do galerii po drodze, bo tak nazywa się nasza galeria Domu Kultury, będą i oni, myślę, że będą opowiadać, wiedzą o tym, że poopowiadają historię tych rodzin, historię strojów, historię wydarzenia, które zostało tak pięknie utrwalone na kliszy. My z takich maleńkich zdjęć, dzięki takiej młodej, można powiedzieć, ekipie Domu Kultury i fantastycznym ludziom, zrobiliśmy te zdjęcia w bardzo dużych rozmiarach, bo troszeczkę żeśmy je zretuszowali, nie tyle poprawili, ile udoskonalili. Także te zdjęcia również oni za kilka miesięcy będą mogli odebrać i zostawić sobie pamiątkę rodzinną w trochę innym wymiarze. Ale pewnie pan też przyzna, panie dyrektorze, bo często się tak zdarza. Nawet ja, czy zapewne nasi widzowie, przeglądając zdjęcia, już wielokrotnie nie wiemy, kto na nich jest. Że one stają już się czasami takie anonimowe, że już po prostu nawet nasza babcia czy dziadek nie pamiętają już, kto na tych zdjęciach jest. Tak też się pewnie działo przy tej waszej zbiórce. Rzeczywiście tak jest i to właśnie po to jest również ta cała akcja i ten wernisaż. Jest wiele takich dodatkowych punktów pozytywnych, które dzięki temu uzyskaliśmy. Nie pamiętają i to jest też sprowokowanie do tego, żeby zacząć szukać. Szukamy różnych rzeczy w swoim życiu, natomiast myślę, że tutaj jest takie bardzo pozytywne poszukiwanie. Ja jestem z pokolenia, kiedy od czasu do czasu siadaliśmy z rodzicami, z dziadkami. Oczywiście nie było to co tydzień, ale kilka razy w roku, co kilka miesięcy na pewno, mama wyjmowała te kartoniki. Nawet album był wtedy bardzo takim dość drogim przedsięwzięciem. Wyjmowała kartoniki, trochę albumy. Siadaliśmy całą rodziną, przeglądaliśmy zdjęcia i wyjaśniała nam, co, kto, dlaczego, co się zdarzyło, dlaczego w tym momencie jest to zdjęcie. Natomiast tak naprawdę, gdyby tego nie było, to wiele historii rodzinnych poszłoby w zapomnienie. I prawda jest też taka, że jak dorastaliśmy, nie zawsze chcieliśmy to robić. Po wielu latach okazuje się, że to jest taka skarbnica historii, dodatkowej historii naszego życia. Absolutnie się z tym zgadzam. Bardzo ważne rzeczy pan mówi i jak najbardziej zachęcamy oczywiście naszych widzów, szczególnie tych młodszych, żeby do takich pamiątek i do takich wspomnień wracali. Ile zdjęć uzbieraliście, no i gdzie je można zobaczyć? Bo chyba dzisiaj o 18:00 bardzo ważne wydarzenie u was. To ważne, z czego się bardzo cieszymy. Jest to nasze takie naprawdę prawdziwe święto. Zdjęcia, już dzisiaj otwieramy galerię sztuki po drodze. Galeria po drodze działająca w Domu Kultury, dlatego że ta galeria będzie wędrować. Uzbieraliśmy ponad 400 zdjęć, na wystawę trafi 140, łącznie ze zdjęciami naszego młodego pokolenia, które przygotowywało się do koncertu lata 20-30 pod tym samym tytułem.
Wystawa będzie czynna w Domu Kultury przez kilka tygodni, natomiast już pod koniec czerwca wędruje po powiecie jarocińskim zgodnie z zasadami galerii po drodze. Naszą galerię można spotkać wszędzie, czyli po drodze do sklepu, lekarza, po drodze na przystanek autobusowy. Galeria będzie wędrować do Jaraczewa, Żelkowa, Jarocina. Wróci do nas pod koniec sierpnia, jeszcze około 2 miesięcy, i to jest chyba najważniejsza rzecz, wędrować będzie po gminie Kotlin, po szkołach gminy Kotlin, aż do, myślę, że późnych miesięcy listopada, późnych tygodni listopada. Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie, pan Janusz Barański, był moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za spotkanie, panie dyrektorze. Dziękuję serdecznie i zapraszam. A już na koniec wywołał pan temat koncertu lata 20, lata 30, który właśnie w Domu Kultury w Kotlinie powstał, więc dla państwa jeszcze raz fragment tego koncertu. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest zły, nie. Taki zły, świat wcale nie jest mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczką bajki klecą, złote zęby z nieba lecą. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie, zgadujemy, co nam niesie. Biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy klniemy. Toż to skandal. Dzisiaj z nieba. Wstyd i granda. Koncert lata 20, lata 30 to był Kotlin. Można go obejrzeć w internecie, więc proszę sobie poszukać, wygooglać i oglądać, bo rzeczywiście wykonania interesujące bardzo i podobają nam się tutaj strasznie.